Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem trochę o gospodarce Chin. A właściwie taki temat został mi narzucony: znaczenie Chin w gospodarce światowej. Zapraszam. A, i nie róbcie tego w domu. Ale zacznijmy od informacji ogólnych. Chiny są najludniejszym krajem na świecie. Mieszka w nich około 1,4 miliarda osób. Liczba ta cały czas wzrasta. Wskaźnik urbanizacji wynosi 54% i szybko wzrasta, ponieważ dynamicznie rozwija się gospodarka Chin. W Chinach znajduje się 90 miast, w których mieszka więcej niż milion osób. Największym z nich jest Szanghaj, mający 20 milionów mieszkańców. Najbardziej zaludniona jest Nizina Chińska, w której gęstość zaludnienia wynosi 500 osób na kilometr kwadratowy. Natomiast najsłabiej zaludniona jest Wyżyna Tybetańska, którą zamieszkuje średnio jedna osoba na kilometr kwadratowy. Jest to spowodowane tym, że we wschodniej części są lepsze warunki klimatyczne oraz lepsze ukształtowanie terenu do zamieszkiwania. Natomiast w zachodniej występują góry. Bardzo wysokie góry, takie jak Himalaje, w których znajduje się najwyższy szczyt świata, Mount Everest, który ma 8850 metrów nad poziomem morza. W Chinach znajduje się też najwyżej położona wyżyna na świecie. Jest to Wyżyna Tybetańska. Taka informacja dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Chiny są położone w Azji. Graniczą też z 14 państwami. Dodam jeszcze, że stolicą Chin jest Pekin, w którym mieszka około 19 milionów 600 tysięcy ludzi. Chiny mają ogromne terytorium. Jest to pod względem wielkości terytorium na świecie. I wynosi ono około kilometrów kwadratowych. Chiny mają bardzo zróżnicowany klimat. Przez to, że posiadają tak ogromne terytorium. I tak, mamy klimat monsunowy i klimat wybitnie kontynentalny. W tym pierwszym klimacie występują duże opady atmosferyczne, natomiast w tym drugim małe. Chiny posiadają także wielkie rzeki, takie jak Yangtze, Huanghe i Amur. Rzeki we wschodniej części kraju są wykorzystywane do nawadniania pól, stanowiąc zagrożenie dla ludności, bo powodują katastrofalne w skutkach powodzie. Przejdźmy teraz do właściwego tematu, do tego głównego, czyli do gospodarki Chin. A więc gospodarka Chin od 2010 roku jest drugą po USA pod względem wielkości gospodarką na świecie. Jest to również najszybciej rozwijająca się gospodarka narodowa świata, osiągająca średnie tempo wzrostu 10% rocznie.
przez ostatnie 30 lat. Przez to, że gospodarka ta jest otwarta, czyli taka, w której występuje wymiana towarów i usług, Chiny są największym eksporterem i drugim importerem na świecie. I tak, w 2011 roku eksport wyniósł niemalże 1,9 biliona dolarów. Chiny importowały głównie do USA, Hongkongu, Japonii, Korei Południowej i Niemiec. Import natomiast w tym samym roku wyniósł 1,7 biliona dolarów. Chiny importowały głównie od Japonii, Korei Południowej, USA, Niemiec i Australii. Produkt krajowy brutto w 2015 roku wyniósł niemalże 11 bilionów dolarów. Struktura PKB rozkłada się tak. Rolnictwu przypada 10%. 43,9% zajmuje przemysł. Usługi natomiast stanowią 46,1%. Siła robocza Chin to 816 milionów ludzi. Struktura zatrudnienia przedstawia się tak. Rolnictwo zatrudnia 38,1% społeczeństwa. Przemysł ma 27,8%. Natomiast usługi mają 34,1%. Stopa bezrobocia Chin wynosi 6,5%. Teraz tak. Szczegółowo pod lupę weźmiemy rolnictwo na początek. Najważniejszym regionem rolniczym Chin jest Nizina Chińska. Dlatego, że występują tam korzystne warunki do rozwoju rolnictwa. Żyzna gleba, dostatek wody i łagodny klimat. Z powodu jednak dużej gęstości zaludnienia, gospodarstwa rolne mają małe powierzchnie. Poziom technologiczny rolnictwa chińskiego nie jest wysoki. Mimo znacznego postępu w zakresie mechanizacji, rozbudowy systemów irygacyjnych i zużycia nawozów sztucznych. Grunty orne zajmują zaledwie 10% kraju, natomiast łąki i pastwiska 42%. Połowa tych gruntów ornych jest nawadniana sztucznie. Gdyby ktoś z Was jednak nie wiedział, cóż to są te grunty orne, to już wyjaśniam. Są to użytki rolne, uprawiane mechanicznie, przeznaczone do uprawy roślin. I właśnie, podstawą rolnictwa chińskiego jest produkcja roślin. I tak, największy udział w strukturze upraw zajmują rośliny żywieniowe, około 90%. Z Chin pochodzi około 1/4 światowych zbiorów ryżu. Chiny zajmują również czołowe miejsca w zbiorach pszenicy, kukurydzy, soi, batatów oraz ziemniaków. Najważniejszą rośliną przemysłową jest bawełna, która zajmuje pierwsze miejsce w zbiorach światowych, uprawiana głównie na Nizinie Chińskiej. Nową rośliną przemysłową uprawianą w Chinach jest kauczukowiec. W zbiorach herbaty Chiny zajmują drugie miejsce po Indiach, natomiast w zbiorach tytoniu zajmują pierwsze miejsce. W Chinach uprawia się także owoce cytrusowe, banany,
niektóre warzywa, zioła i rośliny lecznicze. W produkcji hodowlanej największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej, około 364 milionów sztuk. Hoduje się tam również bydło, drób, owce, kozy, konie, wielbłądy i jaki. Dobrze jest również rozwinięte rybołówstwo morskie i śródlądowe. W połowach morskich, które wynoszą 11,2 miliona ton ryb, kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie. Na chińskich wybrzeżach znajduje się 140 portów rybackich. Jeśli chodzi o energię, to Chiny są jednym z tych krajów, które najbardziej inwestują w energię odnawialną. W Chinach znajduje się największa na świecie elektrownia wodna na zaporze trzech przełomów. Chiny są jednym z najzasobniejszych w surowce mineralne krajów świata. Właśnie bogate złoża wielu surowców mineralnych są bazą do przemysłu wydobywczego. Zajmują pierwsze miejsce na świecie w eksploatacji węgla kamiennego, rud żelaza i cynku. Czołowe miejsca zajmują również w wydobywaniu ropy naftowej i złota. W Chinach dynamicznie rozwija się przemysł wysokiej technologii, w tym przemysł elektroniczny. Bardzo dużo produkuje się telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych. W Chinach wytwarza się również inne takie rzeczy codziennego użytku. Takie jak jakieś zabawki, buty, jakieś ubrania i inne takie produkty właśnie codziennego użytku. Przez niskie koszty wytworzenia produktów te produkty są tanie i konkurują z innymi produktami wytworzonymi w innych państwach. W przedziale ceny na pewno wygrywają, ale w przedziale jakości to raczej nie. Chińskie produkty kojarzą się właśnie ze słabą jakością wyrobu. Niektórzy ludzie celowo unikają chińskich produktów ze względu właśnie na jakość. Na wysokim poziomie stoi również przemysł przetwórczy. I w tym przemyśle przeważa przemysł ciężki. Duże znaczenie ma też przemysł hutniczy, skupiony w trzech okręgach: północno-wschodnim, północnym i rejonie ujścia Jangcy. Przemysł chemiczny Chin również stoi na wysokim poziomie. Chiny zajmują pierwsze miejsce w produkcji nawozów azotowych i jedno z pierwszych miejsc w produkcji nawozów fosforowych. Rośnie również rola produkcji tworzyw sztucznych. Rozwinęły się przemysły cementowy, porcelanowy, skórzany, odzieżowy oraz drzewny. Duże znaczenie ma także rękodzieło, a zwłaszcza artystyczne. Przemysł spożywczy również nie próżnuje, obejmujący przemysł cukierniczy, tłuszczowy, młynarski, mięsny, winno-spirytusowy, tytoniowy i herbaciany. Przemysł ten głównie jest skoncentrowany na wschodzie kraju. Potencjał przemysłu spożywczego jest ciągle za mały do potrzeb kraju.
Turystyka ma również wpływ na gospodarkę chińską. W 2013 roku najludniejsze państwo świata odwiedziło 55,7 miliona osób. Liczba ta cały czas wzrasta. Ludzie przyjeżdżają zwłaszcza do najważniejszego regionu turystycznego, który znajduje się na wschodzie państwa. Zwłaszcza do Hongkongu, Kanton oraz nowoczesnych stref ekonomicznych. Liczne atrakcyjne regiony kraju, głównie z powodu niewystarczającej obsługi hotelowej i słabego dostępu, nie są wykorzystywane turystycznie. Najliczniej odwiedzane są stare, zabytkowe miasta, takie jak Szanghaj, Pekin, Nankin i inne. Również fragmenty Wielkiego Muru Chińskiego są licznie odwiedzane. Reasumując, Chiny mają na pewno ogromny wpływ na gospodarkę światową. Przez to, że wytwarzają dużo produktów i stawiają ceny konkurencyjne, różne państwa muszą dostosowywać się do tych cen. Przez to, że mają dużo surowców mineralnych, mają również wpływ na ilość wydobytych w całym świecie. Przez dynamiczny rozwój gospodarki Chin, Chiny mogą zagrozić Stanom Zjednoczonym oraz Europie w dominacji gospodarczej. I tyle w temacie. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. Czy Wam się podobało? Nie! Kogo by tam obchodziła gospodarka Chin? Ale i tak dziękuję. A, i pamiętajcie. Nie róbcie tego w domu.